matka chłopca nie żyje. Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich światów. Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi. Zaufaj mi. Jesteś boginią. Byłam przywódczynią Vanów, ale to przeszłość. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. Najpierw odrąbcie mi głowę. Oko Odyna uważnie cię śledzi. Zwłaszcza po tym, jak zacząłeś wyrzynać jego ziomków. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę urodziłem się bogiem. I ty również. Możemy robić, co chcemy. Zabicie Boga zawsze ma konsekwencje! Matko... Nie, stój, Kratosie, to sprawa między... Nie, 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 mój syn. Mój najdroższy syn. To mama, spójrz. Była gigantem. Jestem gigantem. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Giganci nazywali mnie Loki? To pytanie na kiedy indziej. Głodny? Co teraz? Chodźmy. Burza nie odpuszcza. Przygotuję je. Pomóc?
Gotów? Mam nadzieję, że Fenrir się wyspał. Może teraz będzie w stanie coś zjeść. Jest bardzo chory na trusie. Wiem. Chociaż wczoraj czuł się trochę lepiej. Przez chwilę. Ale jeśli będzie jadł, może jest nadzieja. Słyszysz? Tak. To ona? To ona. Bariera jest blisko. Przygódźcie! Walki! Na pewno nie. Bądź czujny. Nie! Trzymajcie! Puszczaj go! Mam cię! Musimy ją zgubić! Próbuję! Tam! Do nas! Uważaj! Dziewa! Dziewa lecą! Mało brakowało! Znowu leci dookoła! Ludzie! Nie chcę z tobą walczyć! Długo nie wytrzymam! Ojcze! Trzymam cię! Zbliżamy się do granicy zaklęcia ochronnego! O nie! Freyo, nie jesteśmy twoi... Freyo, czekaj! Nie zmuszaj mnie do tego! Przekroczyliśmy barierę. Udało się. Wracajmy do domu. Speki! Svana! Hop! Przepraszam, że nie strzeliłem. Nie chciałem, żebyś strzelał. Wciąż się łudzę, że da ci spokój. Uratowałeś ją. Zabiłem jej syna. Nigdy mi tego nie wybaczy. Wiem. Śmierć Baldura naprawdę sprowadziła Fimbulwinter. Cały czas pada śnieg. Kiedyś się jeszcze ociepli? Kiedyś. Ale najgorsze wciąż przed nami. Musimy być silni. Dam radę.
zaniosę. Jedzcie. Nie słyszę go. Zawsze się wita. Atreus. Fenrir! Wszystko dobrze? W porządku, mamy. Już dobrze. Wiem. Też tęskniłem. Gdzie jedzenie? Wciąż głodny? Dalej, mały. Musisz jeść. Jedz! Co? Za dużo? Bardzo ładnie. Dobry wilk. Zostało mało czasu. Musisz się przygotować. Na co? Przecież jeszcze je. On chce żyć. On umiera. Dobry wilczek. Odważny. Szybki i silny. Odpocznij sobie. Dobrze? Dam sobie radę. Możesz już odejść. Musisz to zrobić. Sofna, Apfra, Desu, Sofna, Hefan, Sofna, Sofna, Sofna. Poćwiczmy. Co? Nie. Jest środek nocy. Noc nie powstrzyma naszych wrogów. Czemu? Po co? Nic, tylko ćwiczymy i ćwiczymy. Ciągle. To nie wystarczy. Nie możemy się ukrywać. Nie ukrywamy się. Szykujemy się do bitwy, na którą nie jesteśmy gotowi. Chodźmy. Czas ucieka. Według przepowiedni Fimbulwinter poprzedzi Ragnarok. Będzie wojna. Cokolwiek ma zrobić Loki, powinien działać właśnie teraz! Nie skończę mojej opowieści, kryjąc się tu! Powinienem wyruszyć! Dowiedzieć się, kim jestem! Kim jest Loki! Nie pozwolę ci się wdać w walkę z bogami! Nie chcę z nikim walczyć!
Chcę odpowiedzi! A jeśli one doprowadzą do wojny z Asgardem? Może tego chciała matka? Nie mamy pojęcia, czego chciała. Nigdy się nie dowiemy. Proszę. Zostaw mnie samego z Fenrirem, nim go pochowam. No, to srogie oblicze rozpoznałbym z daleka. Zdradzisz mi, co poszło nie tak? Wilk nie żyje. O nie, nie Fenrir. Jak chłopak to przyjął? Nie najlepiej. Chcę go pochować. O, niech to. W porządku, bracie. Dobrej nocy. Kratosie? Dołączysz do mnie? Fej. Gotów? Idziesz, jakby na barkach siedział ci sam Emir. To twoje łowy. Pójdę za tobą. Dobrze, ponuraku. Świeżo zabity. Przynajmniej nie cierpiał. Jak rozumieć te pomruki? Powiedz, co ci chodzi po głowie? Ścigamy drapieżnika. Tak, wilka. Wilki zabijają. To naturalna kolej rzeczy. Tym razem się mylisz. Ciii. Podejdź powoli. Spokojnie, mały. Chcemy ci pomóc. Prawda? Nie, nie, zostań! Chodźmy. Chory wilk, którego znaleźliśmy za granicą zaklęcia, znalazł drogę do środka. Mówiłam, że tak się stanie. To nasza wina. To nie była nasza sprawa. Aż do teraz. Problemy nie muszą pukać nam do drzwi, żeby stać się naszą sprawą. Jeśli możemy ograniczyć szkody, które wyrządzi, powinniśmy działać. Mamy się ukrywać i siedzieć bezczynnie? Nie ukrywamy się.
Tędy. Mam sama je podnieść? Mój siłacz. Gdzie Atreus? Dlatego cię wołałem. Poszedł pogrzebać wilka i nie wraca. Już dość długo. Musi być w pobliżu.